Witam serdecznie w mojej kuchni w słoneczny, letni, gorący poranek i taki dzień pewnie cały będzie. Prognozy na to też wskazują. Działania serowarskie. Co było widać? Przyniosłem schłodzone mleko, zebrałem z niego śmietanę, wrzuciłem do lodówki, mleko wlałem do gara, około 5 litrów, trochę ponad, między 5 a 6. Grzeje do 65 stopni i pozostaje w tej temperaturze na 20 minut. Pasteryzacja w niskiej temperaturze. Serek wiejski. Lubiłem swego czasu ten produkt handlowy pod tą nazwą, ale w moim subiektywnym odczuciu kiedyś był trochę lepszy. Być może w trakcie, jak produkt już długo jest na rynku, podlega różnego rodzaju optymalizacjom, a może mi się smak i gust zmienił. Nie będę dociekał, postanowiłem sobie zrobić swój własny. Przy czym ja robię coś, co wygląda to jak ten produkt handlowy i nie mam zielonego pojęcia, czy przemysł wykonuje to w ten sam sposób, więc tutaj temat zamykam. Robię swój własny domowy serek wiejski, który wygląda podobnie do handlowego, a według mnie smakuje lepiej. Spróbujcie sami. Nagrzeję 20 minut w temperaturze, potem ostudzę do 32 stopni i będę dodawał chlorek wapnia i podpuszczkę, ale o tym potem. Temperatura właściwa została osiągnięta. Pozostawiam na 20 minut pod przykryciem. Serek wiejski generalnie jest produktem dość krótkotrwałym, więc pasteryzacja będzie sprzyjała temu, żeby wytrwał odrobinę dłużej. Czekam 20 minut, studzę do 32 stopni i spotkamy się potem znowu. Ostudziłem do 33, zanim to przeniosłem, osuszyłem, do 32 spadnie. Teraz chlorek wapnia i podpuszczka. Podpuszczka już jest przygotowana, rozrobiona w 50 ml przegotowanej, ostudzonej wody. Dawka podpuszczki według instrukcji oczywiście producenta. Ja mam podpuszczkę suchą, w moim przypadku 0,25 g wystarczy. Chlorek wapnia. Według producenta 4 ml na 10 litrów pasteryzowanego mleka. Ja mam tutaj około 5, więc 2 ml. Jest tu też przelicznik na krople, więc dodaję. Jedna kropla w tą, czy jedna kropla w tą, nie ma większego znaczenia. Porządnie teraz zamieszam. I teraz podpuszczka. Też rozprowadzam dokładnie po całej objętości. Na koniec uspokajam mleko, żeby nie krążyło. Tutaj. Około 30 minut powinien trwać ten proces krzepnięcia.
W celu wyznaczenia dokładnego czasu można określić punkt krzepnięcia, ale ja o tym wspominałem we wcześniejszych filmach serowarskich. Drugi raz tego tłumaczył tutaj nie będę, odsyłam do tych wcześniejszych odcinków i tam można się z tą metodą zapoznać. Ona daje wtedy pewność, że ten czas krzepnięcia będzie dokładnie taki, jaki powinien być, a przede wszystkim nie za krótki. Dobrze, nie mam tu w zasadzie nic do roboty poza czekaniem. Do zobaczenia. 30 minut minęło. Czas teraz zajrzeć do środka. Po pierwsze sprawdzam jakość skrzepu. Ładnie się łamie. Nie przecieka. Tutaj jest ładnie na nożu. Nie ma mleka, tylko przezroczysty płyn. Przełomy były... nie spłynęło, że tak powiem, po nożu, tylko powstał przełom, odłamało się, czyli skrzep wytworzony jest prawidłowo. Bardzo drobno go kroję, tak centymetr jeden od drugiego przejścia, następnie w dwóch, w trzech płaszczyznach, żeby dość porządnie rozdrobnić. Wydobyć wszystko od środka, tam gdzieś jeszcze na pewno jakieś grubsze elementy się znalazły. No i teraz tak, zmiana rąk, wyciągam i dalej rozdrabniam. Tak będzie wyglądało rozdrabnianie, ale jednocześnie będę prowadził drugi proces, jaki? Podgrzewania. Mam około pewnie 32-31 stopni, zaraz to sprawdzę. Będę podgrzewał do 40, maksymalnie 42 stopni, bardzo powoli. Jeden stopień na 2-3 minuty. I jak osiągnę temperaturę właśnie tą pomiędzy 40 a 42 stopnie, to ziarno będzie wystarczająco wysuszone, żeby proces suszenia zakończyć. Więc na razie podgrzewam, mieszam i rozdrabiam, a potem już tylko będę mieszał, bardzo powoli podgrzewając. To jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że się podniesie temperaturę do 40, a potem będzie się mieszało przez 30 minut, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby bardzo powoli podgrzewać. Jeden stopień na dwie, nawet na trzy minuty. Zakończyłem suszenie. Bardzo ważne jest to, żeby w czasie całego procesu ciągle mieszać. Delikatnie, powoli, ale mieszane musi być przez cały czas. Jeżeli ziarno opadnie na dno, to tam się stanie zbyt gęsto i kuchenka grzejąca do dołu może delikatnie to ziarno przypiec. Mimo, że to jest niewielka moc, na tej indukcji miałem nastawione 300 W zaledwie, a nawet okresowo zmniejszałem, bo troszeczkę za szybko szło. Ale jest to jednak grzanie. Dobrze. Koniec mieszania. Ziarenko, jak widać, było mocno rozdrobnione i takie powinno być. Zostawiam to na 10 minut. Niech porządnie osiądzie. Przygotowuję się do odbierania serwatki, no i od razu do dalszych działań. Także zbliżamy się powolutku do końca. Zaczynam odbierać serwatkę. Sito, żeby zabezpieczyć ziarno.
potrzebne nie będzie na razie. Teraz wiaderko sobie przeniosę tutaj. Foremka serowarska i będę do niej przekładał ziarno. Następnie odcisnąłem dłonią. Już teraz niewiele serwatki powinno wyciec. To wraca do gara. Niewiele, ale trochę ricotty z tego się zrobi. Po co marnować? Odkładam. Co teraz? Tu mam na razie przygotowane dwie foremki, potem sięgnę po dalsze. Foremki, pojemniki, co ja gadam. Serowarstwo to już foremki, ale chodzi o to, żeby pokazać co i jak. Rozdrabniam ziarno. Pojemniki napełnione. Teraz czas, żeby śmietana wróciła do serka. Okej, to mi się jeszcze przyda. To jest na potem, więc zamykam pompka, odsysam powietrze i do lodówki na następne dni. OK, a co teraz? Resztę na bieżące zużycie. Porcje bieżące już zrobione. Teraz i tutaj wraca śmietanka, którą wcześniej zebrałem. Dobrze, dobrze zamieszać i można degustować. Same jest pyszne. Można do tego dodać jakiś szczypiorek, rzodkiewkę, czy co tam się komuś chce z warzyw, bądź też na słodko. Jakieś owoce, jakieś konfitury. Pyszne, naprawdę pyszne. I moim zdaniem zdecydowanie, zdecydowanie lepsze od tego, co pod tą nazwą można dostać w sklepie. Aczkolwiek nie ma takiego pięknego kształtu, bo tamte ziarenka są bardziej wyodrębnione. U mnie są mniej estetyczne, ale mi to nie przeszkadza. Wrzodka. To na później, to przykryję na razie talerzykami, żeby się schłodziło w lodówce,
ale generalnie to już koniec działań. Pyszny, domowy serek wiejski, bardzo łatwy do zrobienia. Zapraszam na kolejne odcinki. Smacznego Wam oczywiście życzę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał, jeżeli także wciśniecie ten dzwoneczek, żeby otrzymywać komunikaty o każdym nowym odcinku, który się pojawi. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.